przynajmniej będzie bongo. Spróbujemy zobaczyć Cygańskie Góry, Kurpiową Górę i Długą Górę. A pomiędzy nimi zaliczymy jeszcze Modlińską Górę. Trasa jest obliczona na jakieś 50 km. Ubrałem się dzisiaj stanowczo za zimno. Ręce to mi odmarzają. Ja mam takie wiosenno-jesienne rękawiczki przejściowe. Masakra. No ale zaraz się rozgrzejemy i będzie bongo. W planach są dzisiaj Cygańskie Góry, ale nie jestem przekonany, czy uda mi się je znaleźć. Ten single track, który widziałem w internecie, sądzę, że nie ma tej ścieżki ani na komucie, ani na mojej aplikacji Sunto. Była na mapach topograficznych. Zobaczymy, czy trafię. Jak się okazało, nie dało się nie trafić. No dobra, rączki się rozgrzały. Liczę, że teraz będzie ogień. Żeby cię, drogi widzu, nie zanudzać, przeskoczę od razu do mięsa tej wyprawy. No przypomina to troszeczkę te trasy, co na YouTubie widziałem. To chyba są te Cygańskie Góry. Jadzie! Jeśli lubisz filmy przygodowe z udziałem roweru, rozważ zasubskrybowanie mojego kanału. Takich treści będzie więcej i postaram się je publikować regularnie. No i elegancko trafiłem w te Cygańskie Góry. Teraz lecę na Kurpiową Górę. No, to było dobre. Szybko było. A teraz to. Jedna fajna miejscówka i morale od razu w górę. Już mi nawet w ręce nie jest zimno. Na mapie myślałem, że ta ścieżka, po której teraz jedziemy, to są te Cygańskie Góry. Cóż, pomyliłem się. W tej chwili zbliżamy się już do Kurpiowej Góry. Niestety, ta miejscówka to raczej nie wypał. Nie udało mi się z niej zjechać, bo nie znalazłem ścieżki na szczyt. To za mną to chyba jest ta Kurpiowa Góra. Obejrzałem ją z boku. Warto by było gdzieś się tutaj zatrzymać na jakieś jedzenie. Poszukam jakiegoś fajnego, nasłonecznionego miejsca i zrobię jakiś przystanek. Mrówki, chyba tu. Szybki raport sytuacyjny. Za nami jakieś 22,5 km. Jest to połowa trasy i tempo mamy na jakieś 3,5 godziny. A teraz zjem kanapkę. No dobra, i pochwalę się. Mam nowy uchwyt do GoPro. Od żony dostałem. Jest o wiele wygodniejszy od tego, co miałem wcześniej. I o wiele stabilniejszy. Te gumy, no one to trzymają, nie tak jak tamte chińskie. I ma jeszcze jeden dodatkowy super feature. O, tak się rozpina. Cyk. I rozchodzi się na boki. Nie muszę go przez głowę przekładać. A zapnę jedną ręką. Spróbujmy. A? Zapiąłem. No. O, no dobra. Najedzony, bateria wymieniona. Zdjąłem z uszu ten głupi komin. Teraz będzie wszystko cudownie. Dzięki. Cześć. Hej. Hej. Nawigacja głupieje. Wysyła mnie w ścieżkę, której fizycznie nie ma. Najwidoczniej komuś się troszeczkę pomylił i ma więcej ścieżek niż jest w rzeczywistości. Co już takie rzeczy się zdarzają. Ale sobie ktoś tu pięknie żyje. Stajnia Truskawka. Ta ścieżka to jest ledwo widoczna w ogóle. I to jest chyba ta mogilna górka. Mogilna góra. Super fajnie byłoby to zjechać z tamtej strony. Jeśli podoba ci się ten film, daj łapę w górę. Jeśli ci się nie podoba, to też daj w górę. No bo czemu nie?
Okej. Mogilna górka była naprawdę super. Tutaj to chyba jeszcze kilka razy wrócę. Po 4 ostatnie kilometry jechałem jakieś 40 minut. Także skakujcie na pokład. A kuku. No i to jest długa góra. Poszedł. Przed nami punkt kulminacyjny dzisiejszej jazdy, czyli singiel na długiej górze. No, tu gdzieś go widać. No to lecimy. Długa góra to była rewelacja. Dawno nie jechałem tak szybko. Zakręty, bandy i nawet jeden drop. Podjechałem. Znowu cygańskie góry, tylko że równoległą ścieżką i w drugą stronę. Którą drogę wybrać, tą wybiorę. No, wygląda na dłuższy podjazd. O kurczę, tu jest super fajnie. Krótkie podsumowanko. Cygańskie góry, spoko. Podjeżdżasz, a potem dosyć długi zjazd, ale na krechę. No prawie bezchmurne niebo. Kuropiową górę można odpuścić. Singiel na Modlińskiej Górze całkiem fajny. Ale hit to długa góra. Z marszu skakuje do mojego top 3 najlepszych kampinoskich single tracków.